Gdybyś miał powiedzieć, czym jest prezentacja, to prawdopodobnie stwierdziłbyś, że jest to zbiór suchych faktów w nudny sposób przedstawiany przez zestresowanego człowieka na środku dużej sali. A to nieprawda. Dobra prezentacja to przede wszystkim historia merytoryczna, dopasowana do potrzeb publiczności historia. Dlaczego aż historia? Dlatego, że historia kończy się morałem, który niesiony ładunkiem emocjonalnym bardzo łatwo zapamiętać. A oprócz tego. Historia pozwala na zakup pewnego cennego artefaktu. I to jest taki artefakt, który kupuje większość wielkich mówców tego świata. A artefaktem tym jest okienko uwagi. A okienko uwagi to coś, w co można wprowadzić treści merytoryczne. Jednak problem polega na tym, że mało kto nas uczy, w jaki sposób tę historię przygotować. Nie potrafimy tego robić. I tu mam dla ciebie dobrą wiadomość tworzenia historii można się nauczyć. To nie jest fizyka kwantowa, to jest po prostu schemat. Wystarczy przeanalizować, jak robią to najlepsi w tym fachu. Według Jerzego Ziętkowskiego, który jest jednym z najlepszych polskich mówców profesjonalnych, historia składa się z trzech elementów: z bohatera, z akcji i ze zmiany stanu emocjonalnego. Zacznijmy od bohatera. Bohater to jest ktoś, kogo powinniśmy lubić i z kim możemy się utożsamić. No ale takiego bohatera nie będziemy opisywali w dosłowny sposób. Nie będziemy mówili, była wysoką, ładną blondynką o niebieskich oczach. Nikt tak nie przedstawia bohatera. Zamiast tego posłużymy się zupełnie innym schematem. Schematem, którym posługują się pisarze. No, na przykład Terry Pratchett. Panna Suzan rzuciła kulkę do kosza. Nigdy nie chybiała. Czasami kosz się przesuwał, by nie chybiła. Ej, a co z akcją i zmianą stanu emocjonalnego? Twój bohater musi czegoś pragnąć, a po drodze do realizacji tego pragnienia powinien napotykać przeszkody. Jeżeli jednak je przezwycięży, to na koniec czekać go będzie nagroda. I to jest właśnie schemat stosowany przez pisarzy i scenarzystów filmowych. I na przykładzie. Karate Kid. Daniel Sand przychodzi do nowej szkoły, dostaje łomot od złych ludzi, spotyka Mijagiego, uczy się karate i na koniec wygrywa turniej sztuk walki. Tak samo jest w prezentacji. Jak mawia Nancy Duarte, prelegent jest mentorem, który przeprowadza publiczność przez drogę usłaną przeszkodami, którą sam kiedyś przeszedł. Podczas tworzenia historii warto pamiętać o prawidłowym użyciu figur retorycznych. W języku polskim sklasyfikowano około 200 figur retorycznych, z czego większość ma mega skomplikowane łacińskie nazwy. Ale nie musisz się tym akurat przejmować i w zasadzie można odrzucić wszystkie łacińskie, a zostawić tylko takie najprostsze, najpopularniejsze trzy. Pierwszą z nich jest metafora. Metafora jest dla ciebie jak klucz, jak wytrych do drzwi umysłu słuchaczy. Porównanie jest jak system bloczków dla gigantycznego ciężaru podnoszonego na budowie. A anafora? Anafora jest narzędziem, dzięki któremu zbudujesz napięcie. Anafora jest sygnałem podniesienia emocji. Anafora pozwoli ci na udowodnienie, że to, co za chwilę będziesz mówił, ma jakąś dużą, niesłychaną ważność. Po prostu pamiętaj. Historia służy odprawieniu rytuału, w którym na jeden, nieskończenie krótki moment perfekcji wszyscy na sali dzielimy wspólną myśl i emocje. A mistrzowie słowa rozsiani w czasoprzestrzeni niczym... Owady na szybie pojazdu stwórcy wszechświata potrafią opowiedzieć historię przepełnioną emocjami w zaledwie kilku słowach. Sprzedam buty dziecięce. Nigdy nie noszone. Jak widzicie, najlepsze historie bronią się same, ale tylko pod warunkiem, że są krótkie. Każda historia, która będzie dłuższa niż dwa, trzy zdania, będzie wymagała od Was pewnego konkretnego warsztatu. Warsztatu prelegenta, który ma bardzo wiele wspólnego z warsztatem aktora. Cezary Pazura powiedział kiedyś, że zawód aktora jest bardzo podobny do zawodu lekarza. Trzeba cały czas, non-stop szlifować swój warsztat. Inaczej pozostaną tylko bańki albo lewatywa. Od aktorów możemy się wiele nauczyć, bo mają dużo trudniejsze zadanie niż prelegenci. Do kina czy teatru idziemy niemal wyłącznie dla rozrywki, a na konferencje idziemy po wiedzę. A jakoś nie pamiętam, żeby któryś z moich znajomych stwierdził kochanie... Zabieram cię na randkę. Będziesz się bawiła jak nigdy dotąd. Idziemy na konferencję. Dwie najpopularniejsze metody, z których warto korzystać, to metody Stanisławskiego i Strasberga. Ten pierwszy uznał, że żeby poczuć się jak konkretna postać, na przykład postać detektywa, powinniśmy zacząć od ciała, od gestów, które dla tej postaci są typowe. Przypomnij sobie Sherlocka Holmesa. Jak się poruszał, mówił, a nawet oddychał. Po takich zabiegach nasze ciało przyjmuje pożądane emocje. Strasberg natomiast stwierdził coś zupełnie odwrotnego. Powiedział, że konkretnych emocji należy szukać wewnątrz swoich wspomnień, a potem znajdzie to swoje odzwierciedlenie w zachowaniu. Dziś natomiast wiemy, że obydwaj mieli rację. Zarówno twoje zachowanie wpływa na to, jak się czujesz, jak i to, jak się czujesz, wpływa na to, jak się zachowujesz. Zastanówmy się, jaki to ma związek z warsztatem prelegenta. Ludzie bardzo często pytają nas, jak sobie radzimy ze stresem, jak pozbywamy się tremy. Odpowiedź jest prosta: nie pozbywamy się tremy. Nie wyrzucaj czegoś, co jest dla ciebie paliwem. Wykorzystaj tremę. Zrozum, że emocje, które wywołują tremę, można skanalizować, żeby uzyskać dobry występ. Dzięki technikom zaprezentowanym przez tych dwóch panów możemy zaprzęgnąć naszą tremę do uzyskania energii, która jest potrzebna na scenie. Świetnie opowiedziała to i podsumowała Amy Cuddy w swojej prezentacji pod tytułem Your body language shapes who you are. Historie i warsztat sceniczny uzupełnia wizualizacja, którą najczęściej są slajdy. Projektując slajd nie musisz silić się na to, żeby był on dziełem sztuki. Są jednak trzy proste reguły, które warto wziąć pod uwagę w procesie twórczym. Po pierwsze, slajd powinien być symbolicznym uzupełnieniem wypowiedzi prelegenta. Aby to zrozumieć, zobacz, w jaki sposób natasoko zobrazował wyobraźnię. Po drugie, trzymaj się zasady jeden slajd, jedna idea. A po trzecie pamiętaj o kontraście. I tak istotne elementy możesz wyróżnić na kilka sposobów: na przykład rozmiarem, gdy coś jest silniejsze lub nieprzystające do reszty, kształtem, gdy jest inne. Kolorem, gdy jest słabsze lub groźniejsze, albo odległością, gdy coś jest od grupy wyraźnie odizolowane. No dobra, czy nie jaki w zasadzie jest ten sekret mistrzów TEDA? Teoretycznie, wszyscy oni wykorzystują powszechnie znane narzędzia, czyli opowiadają historię i wspierają się warsztatem scenicznym albo pomocami wizualnymi, albo i jednym i drugim, ale mają też jedną cechę o charakterze szczególnym, i jak tylko wyjdą na scenę, od razu to widać. A cechę tę wskazał raz amerykański pisarz Kurt Vonnegut w swojej książce How to Write with Style. A stwierdził on: Znajdź temat, na którym ci zależy i na którym powinno zależeć innym. I patrząc na dowolnego zmówców TEDA, możemy wskazać w ich wystąpieniu całą masę błędów niezgodnych z podręcznikami z wystąpień publicznych. Czasem trzymają ręce w kieszeni, czasem się zagapią, czasem pokażą parszywy slajd, ale to nie ma dla nas najmniejszego znaczenia. Bo wszyscy oni mają ten szalony wzrok, który mówi: są dwie opcje. Albo przekażę ci to, co mam do powiedzenia, albo czas umierać. I oczywiście oni wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że przygotowanie dobrej prezentacji wymaga czasu. I nie zaczęli tych przygotowań na dzień ani nawet na tydzień przed. Mało tego. Nieraz przeszli od stanu: nie, 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 to jest bez sensu. Nie, ja pierdzielę, jadę wypasać owce w bieszczady. Aż do stanu: tak. Tak wiem! Poznałem odpowiedź na wszystkie pytania, jestem władcą wszechświata! I ty też tam będziesz. Też będziesz miał wszystkiego dość, też będziesz chciał to rzucić w cholerę. Ale powiem ci, dlaczego nie warto tego robić. Nie warto tego robić dla jednego momentu. Dla momentu, który trwa dwie, może trzy sekundy. Dla momentu, który jest bardziej uzależniający niż cokolwiek, co znam. Dla momentu na samym końcu, dla momentu, który pada po słowie, dziękuję, a przed brawami końcowymi. I ten moment dla przygotowanego prelegenta jest absolutnie zjawiskowy.